przyszły sprinterki. Koń, nareszcie wstałyście. Jak? My do nocy już chodzimy. Teraz będzie. Jest za 28. 19.40. Teraz lecimy bez chłopczkami. Tak. 5 serii po 2 potyczki. I możemy iść do domu. Polska! Generalnie w sztafecie to trzymacie się tak razem. Dobry macie kontakt jako team, jako drużyna, co patrząc po tych wszystkich imprezach i zgrupowaniach, no to dobrze się bawicie w swoim gronie. Myślę, że siłą rzeczy spędzając ze sobą tak dużo czasu, nie możemy się nie lubić, bo no jakby się spędzało treningi i w ogóle obozy w takiej atmosferze. Myślę, że gdzieś tam zgrałyśmy się ze sobą na tyle, by się akceptować co najmniej. I każda z nas, wiadomo, chce być lepsza i rywalizujemy ze sobą, ale nie ma jakichś takich, wiesz, nienawiści między nami i lubimy też ze sobą wyjść prywatnie, gdzieś się porozmawiać, może nie o sporcie, ale o jakichś takich babskich sprawach. A powiedz, to teraz szybki teścik. Kto jest największą gadułą w kadrze sprinterek? Klaudia chyba. Klaudia Adamek. A największą panikarą? Największą panikarą Magda Stefanowicz. Największa panikara Magda Stefanowicz. Kto wprowadza największy spokój? Ja. Nie, no może nie ja. Marlena jest taka bardziej, wiesz, stonowana i nie wybucha emocjami, więc Marlena gola. A kto najczęściej stawia się trenerowi? Zależy któremu. Kadrowemu. Klaudia? Ach, ta Klaudia. największy diabeł wśród sprinterek? No tak mi się wydaje, bo znaczy generalnie trener kadrowy też jest prywatnym trenerem dziewczyn, więc może jakiś taki większy luz. Ja rzadko się stawiam trenerom, jakiemukolwiek, chyba że naprawdę coś jest takie, wiesz, niezgodne z moimi wewnętrznymi zasadami, to wtedy, ale raczej jestem zawodniczką, która szanuje zdanie trenera i robię to, co należy. Nie mam jakichś takich fokusów. Chyba że naprawdę coś jest takie, wiesz, jak nie mogę, to naprawdę nie mogę, bo coś. A która z was najdłużej szykuje się do wyjścia na trening, na zawody? Też Klaudia. Chyba tak, ja szybko na pewno. Jak miałam pokój z Magdą, ona też tak neutralnie. Klaudia się zawsze spóźnia. A kto ma największy problem z utrzymaniem porządku w pokoju? O, to ja. To muszę przyznać, że ja, bo wiesz, pierwszego dnia, znaczy jeżeli w ogóle dojdzie do rozpakowania, bo czasem potrafię żyć na walizkach, ale jeżeli dojdzie do rozpakowania, to po prostu z każdym upływającym dniem, każdy trening to jest, wiesz, rozebranie ciuchów treningowych, prysznic, ubieram się, potem idę na trening, więc zdejmuję te rzeczy prywatne, zakładam kolejne treningowe. No i to akurat dziewczyny, myślę, że jednogłośnie stwierdzą, że ja, jak już jestem w pokoju z Marleną, to kombo. Ale my lubimy taki, wiesz, artystyczny nieład. Jesteś wicemistrzynią Europy. Jaka była twoja reakcja, jak się dowiedziałaś, kto biegnie w finale i że to jest trochę postawienie wszystkiego na jedną kartę? Znaczy, jak zobaczyłam tylko na zebraniu Anię, to domyśliłam się, że po prostu jest roszada. I ja wprost powiedziałam, że jakby jeżeli to już padła decyzja, to ja oczywiście będę kibicować i trzeba robić wszystko dla dobra sportu. No i jak widać, opłaciło się kombinowanie, a gdzieś tam ja wewnętrznie po prostu mam swoje ambicje i chcę wypracować sobie to miejsce i żeby po prostu nie było żadnych, może jak to nazwać, wątpliwości, czy powinnam biegać, czy nie, tylko żeby to było raczej oczywiste i nie jestem na tyle już taką, wiesz, juniorką młodszą, która by się obrażała za takie rzeczy, bo medal jest medal i super, że wyszło tak, jak wyszło. Zabieram. Będzie na deser.
Na ciastko. Albo na dietetyczne placki z bananem. Jak spędzasz najczęściej dzień w Radomiu, nie podczas zawodów, nie podczas, nie mówię o treningach, tylko tak jak masz luz, możesz sobie totalnie wychillować, to co najczęściej robisz? Taki dzień Martyny Kotwiły. Ja najczęściej, no to co? Bo na zawodach to wiadomo, że jest jedzenie, łóżko, trening, łóżko, jedzenie, łóżko, trening. W Radomiu podobnie, wiesz, tylko że tutaj trzeba sobie samemu ugotować, więc jakieś zakupy spożywcze, ogarnianie mieszkania, no bo w mieszkaniu nie żyję tak jak na obozie i tutaj raczej staram się dbać o porządek, a przynajmniej żeby było w miarę okej. Okay. Zdarzają się obiady u dziadków, gdzieś tam jakiś dzień z siostrami, też lubię sobie odwiedzić. No i studia jak są, no to głównie nie ma czasu na takie, wiesz, leżenie i oglądanie seriali, ale seriale też lubię. A w takim okresie zimowym, jesiennym, książki i przeglądanie telefonu.